Dzień dobry. Witam dnia kolejnego. Czekamy już na autobus i jedziemy najpierw na wyspę Spinalonga. Tylko że jesteśmy sami na przystanku i nie wiemy, czy już pojechał, czy po prostu jedziemy sami dzisiaj na wycieczkę. Zobaczymy. No ale jesteśmy chwilę przed czasem, więc nie powinien. No ale wiecie jak jest. O! Jedzie! Słuchajcie, przez chwilę to było jednak troszkę niepewne, bo przyjechał inny autokar, ale przywiózł kolejnych ludzi! Ten hotel już jest tak zawalony, że cieszę się, że jedziemy na chwilę. Jakiś wariat. Dobra, idę, bo będę biegła jeszcze za nim. Przypłynęliśmy na wyspę Spinalonga. Ciekawa, ale bardzo przykra historia tutaj. Idziemy zwiedzać. Brama, którą wchodziło się tutaj na wyspę. Jeszcze nie do niedawna tutaj był napis: porzućcie wszelkie nadzieje, wy, którzy tu wchodzicie. Do całkiem niedawna. Bardzo smutna, słuchajcie, i niechlubna historia Grecji na tej wyspie się zadziała. Tutaj właśnie wysyłano ludzi, którzy byli chorzy na trąd, którzy z pewnych względów też, kiedy zamykali tę wyspę po około 50 latach, na przykład nie mieli gdzie wrócić, dlatego że ich rodziny się też ich wyparły. Straszna historia. Wysyłali tutaj ludzie, zostawili ich samych sobie, oni się tutaj jakoś ogarniali, ale no, naprawdę bardzo takie smutne miejsce. Jest też tutaj cmentarz, były też domy właśnie tych ludzi, nawet potworzyli takie sklepiki, także ciekawe to zobaczyć, natomiast bardzo smutna historia, ja aż się płakać tym momentami, także polecam tutaj przyjechać. Powiedział, że nas opłynie dookoła wyspy.
jesteśmy w miasteczku Elonda. Byliśmy właśnie w tawernie coś zjeść. Teraz możemy chwilę pochodzić tutaj po miasteczku i jedziemy potem, gdzie jedziemy? Chyba do Aglio Nicolaos. Taki jest plan. Pogoda jest piękna, jest gorąco. Także idealna na opalanie. Ucieczka. Wracając na chwilę do tej historii z Pinalongi, to w sumie cała ta historia działa się całkiem niedawno, bo w 1903 albo 5 właśnie wieziono pierwsze 500 osób na tę wyspę, także całkiem niedawno, do 1957. No ale podobno Grecy nie chcą za bardzo o tym mówić, co tam się wydarzyło. No, każdy kraj ma jakąś część historii, o której nie chce mówić. Podobno została napisana jeszcze książka pod tytułem Wyspa, ale pani powiedziała, że raczej jest to taka romantyzowana historia, dlatego że owszem, dochodziło tam do różnych miłości, ludzie brali śluby, na przykład tam się też na tej wyspie rodziły dzieci, pomimo całej tej sytuacji, ale nadal ta książka podobno no, nie odzwierciedla całej prawdy i jest taką bardzo romantyzowaną historią tej wyspy, więc nie wiem, czy się skuszę. Możecie dać znać, czy czytaliście, czy nie i co myślicie. Agios Nikolaos. Jesteśmy tutaj w kreteńskim Saint-Tropez. A poprzednia miejscowość, gdzie byliśmy, słuchajcie, tam wakacje kosztują około 90 tysięcy euro za tydzień. Dlatego, że jest to bardzo ekskluzywne miejsce. Tam się zjeżdżają swoimi wielkimi jachtami. No i wakacjują. Także podobno bardzo drogo. Nie wiem, nie sprawdzałam. Fajnie tak odwiedzić.
My z Agios Nikolaos przyjechaliśmy właśnie do wytwórni oliwy. Idziemy tutaj posłuchać i zobaczyć, jak się wytwarza oliwę, także bardzo się cieszę. Miasteczko, słuchajcie, urocze, ale jest tak gorąco dzisiaj, naprawdę tak gorąco. Dużo sklepików, właśnie piękny widoczek z góry, naprawdę urocze miasteczko, także bardzo fajnie. I ten dzień jest tak intensywny, mam wrażenie, ale się dzieje. No dobra, to idziemy w takim razie zobaczyć, co z tą oliwą. Wróciliśmy z naszej cudownej wycieczki. Było naprawdę super, bardzo intensywnie, ale dużo zobaczyliśmy i było naprawdę cudownie i w tej oliwiarni też super i naprawdę przyznam wam, że to był bardzo, bardzo fajny dzień. Wróciliśmy jeszcze do hotelu wcześniej. Mam nadzieję, że tutaj coś słychać. Wróciliśmy trochę wcześniej do hotelu, więc jeszcze czekamy na kolację. No i mamy trochę czasu, więc przebraliśmy się i przyszliśmy na pożegnanie z morzem. No, bo już nie idziemy do basenu, żeby te ciuchy nam wyschły na jutro. No, ale jeszcze tak do morza wejść trochę, tam wiecie, do kolan to jeszcze można, więc... O! Jeszcze sobie chwilę tutaj pobędziemy. No i tak jak mówię, takie pożegnanie z morzem, żeby jeszcze wejść na trochę do wody. Ale dzień cudowny, naprawdę. Pogoda i wszystko fajnie i tak aż przyjemnie. Wejść do wody. No. Do zobaczenia!